Panek, Radia, Tok FM. Panie ministrze, y, czytam, że został pan zakneblowany, ponieważ premier uznał, że najlepiej, aby pan już nie wypowiadał się na temat swojego wystąpienia berlińskiego y, i nie wchodził w polemiki z krytykami. Czy to prawda? Gdybym był zakneblowany, to bym tutaj nie był, a jestem. Ale widać, że pewien rodzaj irytacji w, w kraju także pojawił się w ośrodku prezydenckim, bo prezydent oświadczył, że dobrze by było, gdyby pan przedyskutował swoje tezy najpierw w Polsce. Ja mówiłem o tych sprawach już w expose. Serdecznie zachęcam do przeczytania na stronach internetowych. Zresztą i expose to, prezydent i przemówienie, nie przemówienie berlińskie www.msz.gov.pl. No na przykład szef opozycji po raz czwarty zbojkotował ekspozę ministra, a potem udaje, że nie wie, jaka jest nasza polityka zagraniczna. Tak, ale wczoraj premier Tusk powiedział, że podpisuje się absolutnie pod pańskimi tezami, ale osobną dyskusją jest formuła i sposób argumentacji. To znaczy, że ten sposób argumentacji chyba zachwytu premiera nie wzbudził, skoro milczał aż trzy dni po pańskim wystąpieniu berlińskim. No, ja raczej odczułem, że komplementował ekspresyjnie. I retorykę przemówienia, no bo, bo, bo to się przebiło do opinii europejskiej, więc jestem bardzo wdzięczny premierowi za to, co wczoraj powiedział. No tak, ale zastanawiam się jednak, czy w takiej sprawie, ponieważ także prezydent bierze udział w kształtowaniu polityki zagranicznej, czy w takiej sprawie nie powinien pan tego przedyskutować z prezydentem? Politykę zagraniczną formułuje Rada Ministrów. To było zresztą. Autorskie przemówienie na forum think tanku. Mnie do głowy nie przyszło, że ktoś nie rozumie różnicy między tym, co robiłem wczoraj to znaczy prezentowanie formalnego stanowiska Polski na forum Rady Europejskiej, w tym wypadku Rady do Spraw Zagranicznych. A wystąpieniem think tanku wizjonerskim o przyszłości Europy. Tak, ale Janusz Lewandowski, komisarz Janusz Lewandowski powiedział, że rozdrażnił pan wiele państw i wiele ośrodków tym sformułowaniem o federalizmie Europy, że to jest coś, co wiele państw nie jest w stanie zaakceptować, i wielu polityków w Polsce buntuje się przeciwko takiemu określeniu przyszłości Europy. Tu oczywiście do dyskusji. Mówimy o Unii Politycznej, która miałaby pewne atrybuty, która, która by wykonywała część atrybutów suwerenności. Czy to nazwać federalizmem, czy nie, kwestia sporna. Ja uważam osobiście, że Unia już jest federacją. I dlatego mówię o tym dość swobodnie, ale to Dlaczego rzeczywiście. Już jest federacją. Co jest takim symptomem najważniejszym, no, jeśli, tego, żeby... jeśli ma flagę, jeśli ma e, wspólne granice, wspólną politykę handlową, hymn, parlament, budżet, biurokrację, dyplomację i parę innych rzeczy, to, to ja mam taką opinię, ale tutaj jest y, możliwa uczciwa różnica zdań.